Cześć wszystkim! Odpowiemy sobie dzisiaj na jedno proste, a nurtujące wielu Polaków pytanie. Czy to uszczelka pod głowicą? A konkretnie będziemy rozmawiali o naszym typowym zimowo-jesienno-wiosennym masełku. Najpierw zacznijmy od definicji. Masło, gluty o konsystencji serka homogenizowanego, koloru kawy z mlekiem, często pokryte kroplami wody, która się skondensowała i wydzieliła z tej emulsji. De facto, mamy tu do czynienia z emulsją, czyli mieszaniną dwóch cieczy, które się nie mieszają ze sobą. Czyli to jest mieszanina, tak jakbyśmy zmieszali, poszli sobie do kuchni, wlali do szklanki olej i wodę. I to tak łyżką szybko, mocno mieszali i powstały właśnie takie gluty. I to z tymi glutami mamy do czynienia właśnie w korku. I zauważycie, że jak postawicie tę szklankę sobie na stole na noc, to z rana to się rozdzieli. A jak nie z rana, to na drugi dzień. W każdym razie się rozdzieli. Zacznijmy od mitu. Brzmi on tak. Masło pod korkiem wlewu oleju. To na pewno uszczelka pod głowicą. Panie, z 500 zł trzeba wydać. Niektórzy z Was, tacy bardziej dociekliwi, potrafią otworzyć maskę w swoim samochodzie, sprawdzić poziom oleju, a nawet innych płynów. I tacy bardziej dociekliwi z Was, odkręcając sobie korek wlewu oleju, zastanawiają, co to jest, to masełko takie, co to takiego jest? I najczęściej co robimy? Pytamy mamę, tatę, sąsiada albo dobrego wujka i najczęściej słyszymy taką bardzo pozytywną informację, czyli o synek, uszczelka pod głowicą. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. To jest taki powtarzany moim zdaniem archaizm z tą uszczelką pod głowicą. W 99% to nie jest uszczelka pod głowicą i jest to całkowicie normalne, że tam pod tym korkiem się zbiera ten płyn. I teraz Wam omówię, jak samemu sprawdzić krok po kroku wstępnie, bo wiadomo, sami nie macie możliwości tego dokładnie sprawdzić. Jak samemu sprawdzić wstępnie, czy jest to uszczelka pod głowicą, czy też inna usterka, bo to wcale nie musi być też uszczelka. A kiedy się skierować już do specjalistycznego warsztatu albo do warsztatu po prostu, żeby to zostało sprawdzone. I też powiem, jak to, przynajmniej w moim przypadku, jak to wygląda w warsztacie, sprawdzanie takiego podejrzenia, że jest to uszczelka lub właśnie tak jak zaraz wspomnę, nie tylko może być to uszczelka. Powiem też, ile w razie czego może kosztować taka naprawa, taki uszczelki pod głowicą i czy na pewno chodzi tylko o samą uszczelkę pod głowicą w tym wszystkim. A więc jak dobrze wiecie, to takie masełko, które mamy tutaj osadzone na tym korku, to jest nic innego niż emulsja. Czyli jest to osad z mieszaniny naszego oleju silnikowego i wody, najprawdopodobniej wody lub płynu chłodniczego, co już byłoby takim czarnym scenariuszem. A tak jak mówię, 99% przypadków tego to jest normalne i to jest kondensacja pary wodnej. Jak powstaje ta kondensacja? Kondensacja jest to zjawisko, które polega na tym, że woda, która jest w powietrzu, tak wyobraźcie sobie, że w powietrzu jest cały czas pełno wody. I ta woda, która jest w powietrzu, pod wpływem tego, że nasz silnik, który jest takim ciałem stałym, zmienia temperaturę, czyli nagrzewa się i wychładza. Wtedy na jego ściankach osadza się właśnie woda z atmosfery. I jeśli robimy krótkie trasy, powiedzmy dojeżdżamy sobie do pracy gdzieś tam na mieście 3-4 km, nawet niech to będzie 10 km, nie ma szans nawet w 100% sprawnym silniku, żeby tam nie było złogów tej pary wodnej. Może też powodować taką sytuację uszkodzony termostat i wtedy nasz silnik nie będzie się dogrzewał i nawet jak robimy większe trasy, tej wody będzie się tam zbierało.
Generalnie taka informacja, że tutaj jest takie masełko, to powinna dać nam troszeczkę do myślenia. No, nie załamywać się od razu, że o, uszczelka, samobójstwo. Nie, ale powinniśmy sobie wtedy, taka lampka powinna się zawsze zaświecić, a może trzeba by sprawdzić układ chłodzenia, czy jest sprawny termostat, przejrzeć to, bo może być tak, że po prostu nie działa nam termostat, nasz silnik się nie dogrzewa, mimo że większość nowych samochodów nawet nie ma wskaźnika temperatury, a nawet jeśli mamy wskaźnik temperatury, może nam się wydawać, że działa prawidłowo, a tak naprawdę może się nagrzewać za późno. A woda w oleju to niestety nic dobrego, ponieważ ta woda nam powoduje, że silnik będzie korodował, bo woda zawiera w sobie niestety tlen, który w połączeniu z metalem powoduje utlenianie się tego metalu i nam silnik będzie w środku korodował. Jak ktoś widział silnik BMW Valvotronic, jak to wygląda w środku, jak to potrafi zgnić, no to nie trzeba więcej komentować. Jaki jest pierwszy krok naszego sprawdzania? Co możemy zrobić sami? Przede wszystkim sprawdzamy bagnet od oleju, czyli wyciągamy sobie miareczkę i patrzymy, czy tam też nie ma masełka. Jeśli tam będzie troszeczkę takiego masełka, też gdzieś tam na miarce, to nie trzeba się tym jeszcze przejmować. Natomiast jeśli ta nasza końcówka tej miarki, tam gdzie zanurzamy już w oleju, jeśli tam będzie takie samo masło, no to niestety wtedy raczej kibel. Jakie są możliwe najczarniejsze scenariusze w przypadku tego naszego masełka? Może to być nie tylko uszczelka pod głowicą, ale po kolei. Może to być pęknięta głowica, pęknięty blok, uszkodzona chłodniczka od oleju. Jeszcze bywają różne takie fikuśne awarie w niektórych głowicach, gdzie mamy takie połączenia kanałów wodno-olejowych. Akurat tak ciężko jest mi z głowy sobie przypomnieć. Wiem, że w ciężarowych samochodach i w niektórych samochodach też osobowych są takie rozwiązania, gdzie te dwa media ze sobą gdzieś tam sąsiadują. Są też mokre tuleje cylindrowe, które też potrafią gdzieś tam między blokiem a tuleją może nie być szczelności i też tam może być przejście. Ale jak wspomniałem, są to skrajności, także w większości przypadków w waszym samochodzie wszystko jest w porządku. Jak wygląda sprawdzenie takiej uszczelki w warsztacie, kiedy mamy takie podejrzenie, że a może to jednak uszczelka? Jak my to sprawdzamy? Przede wszystkim sprawdzamy, jak wyglądają płyny, czyli oglądamy olej, czy jest czysty, oglądamy zbiorniczek płynu, czy nie ma tam żadnych pływających glutów, to zresztą sami możecie sprawdzić. Kolejną sprawą jest sprawdzenie ciśnieniowe układu chłodzenia, czyli wpuszczamy tam w zbiorniczek wyrównawczy, dajemy tam ciśnienie. No w Japońcu na przykład nie damy w zbiorniczek wyrównawczy, bo tam są zazwyczaj takie śmieszne, przelewowe, tylko bezpośrednio w chłodnicę dajemy. Generalnie w układ chłodzenia dajemy tam ciśnienie, sprawdzamy szczelność tego układu i kolejną sprawą jest sprawdzenie układu chłodzenia na zawartość tlenku węgla. Czyli robimy taki specjalny test, takim kontrastem, który zmienia kolor i odpalamy samochód, sprawdzamy, czy tam się na ten kontrast nie zareaguje. Jeśli okaże się, że jest uszkodzona uszczelka pod głowicą, ile to może kosztować taka naprawa? Otóż powiem wam szczerze, że taka naprawa to tak nam się wydaje, że tak się mówi, że uszczelka pod głowicą, więc co trzeba zrobić? Pewnie jakąś uszczelkę tylko tam wymienić. No niestety nic bardziej mylnego, kiedy słyszymy kwotę 2000 zł, to już tam się zastanawiamy, to co ta uszczelka taka droga? Niestety wymiana uszczelki jest bardzo skomplikowaną czynnością. Tak, jest bardzo skomplikowana. Może nam się wydać, a co to było? To szwagier sam wymieniał sobie kiedyś w Polonezie. Kiedyś w Polonezie można było we współczesnym silniku. Niestety jest to dosyć skomplikowana operacja. Wymaga wielu bardzo dokładnych czynności. Przede wszystkim trzeba obrobić taką głowicę, żeby to zamontować. Nowoczesne uszczelki w większości przypadków są metalowe, co wymaga też wymiany za każdym razem śrub głowicy i bardzo płaskiej powierzchni styku, czyli głowicę trzeba planować, czyli szlifować,
A patrzcie, przecież wielu producentów na przykład zaznacza, że naszej głowicy nie wolno szlifować. I co wtedy robimy? Wtedy i tak szlifujemy. O, chodzi, nie ma z tym problemu. Nie wiem, po co oni tak robią, po co oni tak mówią, że nie można szlifować. Pewnie po to, żeby w procedurze serwisowej po prostu nie mieć takiej usługi jak wymiana tej uszczelki, tylko wymiana całego silnika. Złodzieje. Także kiedy usłyszycie kwotę za wymianę uszczelki pod głowicą 2 albo nawet więcej tysięcy, no to jest to całkowicie normalne i nie dziwcie się. To musi tyle kosztować. Jeśli ma być zrobione dobrze, to musi kosztować kupę siana. Life is brutal. Reasumując, jeśli macie masełko pod korkiem wlewu oleju, takie coś, nie panikujcie, to jeszcze nie jest koniec świata. Prawdopodobnie jest tylko i wyłącznie kondensacja pary wodnej. Może być to, w większości przypadków jest to problem z termostatem, a w jeszcze większej ilości przypadków jest to po prostu jazda na krótkich trasach w mieście, czyli całkowicie normalna sprawa. Żeby pozbyć się tego szajsu, wystarczy, że wyskoczycie gdzieś, jeśli macie oczywiście wszystko sprawne, wystarczy, że wyskoczycie gdzieś poza miasto, zrobicie jakąś traskę, przebutujecie swoje auto. Co on powiedział? Przebutujecie? Przecież trzeba szanować. Nie, trzeba samochód eksploatować normalnie, w pełnym zakresie jego, no może nie na czerwonym polu tak cały czas, ale w pełnym zakresie jego mocy i samochód musi pracować, musi dostawać, żeby to wszystko funkcjonowało. Jeśli zbytnio oszczędzamy, jeśli zbytnio dziadujemy, to jeszcze specjalnie będzie się psuł, będzie się buntował. Tak jak z kobietą. Jak nie... Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że te informacje Wam się przydały, że powiedziałem Wam coś mądrego. I do zobaczyska. No, najgorsza rzecz w tej grze. Nie chcę, to jest nudne. Ale smorda musisz wziąć.